Przewrotna tłuszcza woła: nie chcemy, aby nam panował. Tymi słowami w modlitwie brewiarzowej Kościół Święty obchodzi to święto Chrystusa Króla. Podkreśla on, że jest właśnie ta przewrotna tłuszcza, ten tłum niewdzięczny, który odrzuca panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po to Kościół o tym przypomina, żeby oczywiście powiedzieć, że my tego panowania ponad wszystko inne pragniemy. Dlatego w ostatnią niedzielę października Kościół Święty obchodzi uroczystość Chrystusa Króla. My dzisiaj mamy tutaj mszę wotywną ku czci Chrystusa Króla właśnie. Pan nasz Jezus Chrystus ma pełne prawo, aby panować, dlatego że jest stwórcą wszystkiego. Jako pierwsza przyczyna, jako źródło, z którego wypływa wszystko inne, ma pełne prawo, aby rządzić tym, co od Niego pochodzi. Również jako odkupiciel, jako ten, który własną krwią wyrwał nas z niewoli śmierci, z niewoli grzechu, wyrwał nas od potępienia wiecznego, również jako odkupiciel ma prawo, żeby być dla nas prawodawcą, być naszym królem. Gdy spojrzymy na to, za czym człowiek tak bardzo tęskni, gdy spojrzymy na legendy i baśnie, to bardzo często w takiej właśnie legendzie, w takiej baśni dostrzeżemy motyw powracającego króla. Dostrzeżemy motyw oczekiwania na wielką szczęśliwość właśnie poprzez jakieś królestwo. Czy jest to przypadek, że prawie w każdej baśni ten motyw gdzieś tam się przewija, że ten motyw wielkiej szczęśliwości połączony jest właśnie z powrotem, triumfem jakiegoś dobrego, szlachetnego, sprawiedliwego króla? Najwyraźniej nie. W tych baśniach przeważnie król ma cechy wręcz nadludzkie. Jest absolutnie sprawiedliwy, jest szlachetny. Zwykle musi on wywalczyć to swoje królestwo, ponosząc trudy i cierpienia, aby faktycznie móc panować, i ostatecznie panuje nie dla swojej własnej szczęśliwości, nie dla swojego własnego zysku, ale właśnie całkowicie dla dobra swych poddanych. Jest w tych baśniach pewnie echo takiego ludzkiego pragnienia, pragnienia jakiejś władzy z wysoka. Niekoniecznie tutaj władzy typowo ziemskiej, ale właśnie panowania Bożego, Bożego porządku, który niejako na tą ziemię stąpi, aby ją przemienić, aby ją uratować, aby człowieka niejako do niebios wynieść. Opowieść o wieży Babel jest opowieścią o próbie stworzenia czysto ludzkiego królestwa, o próbie zbudowania niejako takiego raju na ziemi własnymi ludzkimi siłami. I widzimy, że skutkiem tego są tylko większe podziały, rozpad, nienawiść wśród ludzi. Człowiek nie jest w stanie zbudować sobie tutaj raju na ziemi. I święty Tomasz z Akwinu powie, że dlatego ludzkość tak długo musiała czekać na Pana Jezusa, żeby poznała, żeby ludzkość jako całość poznała, że nie jest w stanie odbudować niejako utraconego raju na ziemi. Że jedna po drugiej wielkie cywilizacje muszą upaść i ludzkość musi poznać, że sama sobie takiego króla nie stworzy, tego właśnie wielkiego, wyczekiwanego króla, że sama niebios nie dosięgnie, tak jak to opowieść o wieży Babel pokazuje. Ludzkość, która pragnie osiągnąć niebo swymi własnymi siłami, cegła po cegle, pragnie się wspiąć do nieba, ale nie może. Musi poznać, my musimy poznać, że do nieba wspiąć się nie zdołamy, że do nieba ktoś musi nas podnieść. I to zrozumieć musieliśmy. Według świętego Tomasza to jest główny powód, dlaczego Pan Jezus przyszedł tak późno po stworzeniu świata, po grzechu pierworodnym. Że ludzkość musiała spróbować najpierw wielokrotnie raj na ziemi odbudować i musiało jej się nie udać, po to, żebyśmy zrozumieli, że do nieba już sami nie wejdziemy.
No i gdy przychodzi Pan Jezus, tak, to jest ten właśnie wielki władca. To jest sam Bóg, który przychodzi, aby nad nami panować. Ale może inaczej, niż byśmy się tego spodziewali. Tak jak Izraelici się spodziewali, że Mesjasz, gdy przyjdzie, no to będzie takim właśnie ziemskim królem, że to królestwo będzie królestwem z tego świata, że Mesjasz będzie zasiądzie na tronie i będzie ziemskim władcą. Ale jak Pan sam dzisiaj w dzisiejszej Ewangelii mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. Co nie znaczy, że nie jest w tym świecie, bo przecież sam każe nam się modlić codziennie, przyjdź królestwo Twoje. To nie jest wezwanie do kiedyś tam, że w niebie, żeby niebo już się stało. Nie, to jest wezwanie tutaj, teraz, przyjdź królestwo Twoje, zapanuj. A więc to królestwo jest i Pan Jezus sam dzisiaj nazywa się królem. Gdy mówi do Piłata, tyś rzekł. To jest to typowe dla nas, być może już mniej zrozumiałe, natomiast dla Izraelitów wtedy zupełnie oczywiste potwierdzenie. Tak oczywiście, sam o tym mówisz, to jest niejako takie potwierdzenie, to jest tak jasne, tak oczywiste, że sam o tym mówisz, że po co mnie w ogóle pytasz. Pan Jezus potwierdza, tak, jestem królem, jestem władcą, ale nie takim po prostu ziemskim. Jakim więc władcą jest Pan Jezus? Jak ten król, to spełnienie wszystkich marzeń, jak on będzie panował? Oczywiście będzie panował poprzez swoje prawo. On przychodzi jako król i władca, jako zbawca, tak, ale jednocześnie nie zdejmuje z nas ciężaru i odpowiedzialności. Nie staje się ziemskim władcą i nie reguluje wszystkich ziemskich spraw za nas. Nie, on wciąż jeszcze, my tutaj na ziemi, musimy pozostać jako namiestnicy tego stworzenia. Wciąż jeszcze my tutaj musimy zawalczyć o tą sprawiedliwość. Wciąż jeszcze my tutaj musimy to życie ułożyć, nad tym światem zapanować. Pan Jezus nie zdejmuje z nas tego obowiązku i bardzo dobrze, on oczywiście wie, co robi. Nie zakłada nowego ziemskiego królestwa, ale nas chce uczynić tutaj tymi odkupionymi, tymi, którzy zapanują nad sobą i w ten sposób zapanują również nad stworzeniem. I gdy codziennie mówimy, przyjdź królestwo Twoje, to prosimy o to, aby to królestwo wstąpiło najpierw do naszej duszy, tą duszę przemieniło i później przemieniało również nasze otoczenie. To jest oczywiste w kontekście tego, co Pan Jezus mówi o Królestwie Niebieskim. Pan Jezus, gdy porównuje Królestwo Niebieskie do czegoś, to nie mówi, że Królestwo Niebieskie jest jak walec, który rozjeżdża wszystko, co istnieje i później buduje na nowo. Nie mówi, że Królestwo Niebieskie jest jak bomba, która wybucha i rozrzuca wszystko dookoła. Królestwo Niebieskie nie powstanie drogą przewrotu rewolucji. Królestwo Niebieskie jest jak ziarnko gorczycy, które jest najmniejsze, ale gdy wpada w ziemię i zapuszcza korzenie i wyrasta, staje się wtedy niczym wielkie drzewo, tak że ptaki niebieskie przylatują i zakładają w nim swoje gniazda. Jest jak ziarno, które wpada, pozornie umiera, nie widać, żeby coś się działo, ale jest właśnie w tym życie. I powstanie coś nowego, z małego ziarnka powstanie coś wielkiego, coś mocnego, coś tak potężnego, że to stanie się domem dla ptaków niebieskich. I tak właśnie musi stać się z naszą duszą. W tą naszą duszę musi wpaść to ziarno Królestwa Niebieskiego i ta nasza dusza ma się stać tym małym królestwem Pana Jezusa. Jak to robić? Rzecz jest dosyć prosta. Czy musimy przejąć się Jego prawem, musimy zachowywać Jego prawo w naszych zwykłych, małych, codziennych decyzjach. Gdy na chwilę przychodzę tu do kaplicy, aby chociaż odmówić jedno zdrowaś Mario, to właśnie wtedy to ziarno zapuszcza korzenie w mojej duszy. Gdy w momencie pokusy, aby skłamać, powiem prawdę, to właśnie wtedy to ziarno zapuszcza swoje korzenie. Gdy mi się nie chce, a jednak wypełniam moje obowiązki, to właśnie wtedy to królestwo przychodzi do mojej duszy. Ono w nim rośnie, zapuszcza ten korzeń, przenika całą tą duszę po to, aby właśnie stać się tym wielkim
drzewem. I wtedy, gdy to Królestwo Niebieskie przeniknie naszą duszę, wtedy też właśnie powoli, organicznie, jak z tym drzewem, to Królestwo Niebieskie będzie wychodziło na zewnątrz. Także będą powstawały małe jednostki takiego królestwa, najpierw rodziny, małe organizacje, firmy, szkoły, klasztory i tak dalej, tak powstaje Królestwo Niebieskie. Właśnie nie jest ono jak bomba, nie jest ono jak walec, jest jak ziarno, które wpada i przynosi ten owoc, ale ostatecznie staje się czymś wielkim i żywym przede wszystkim. Żywym, bo to drzewo właśnie dlatego rozwija się tak powoli, bo musi żyć, a jednocześnie być mocne. My dzisiaj, gdy teraz uczestniczymy w tej mszy świętej ku czci Chrystusa Króla, to z mocą, z miłością, z oczekiwaniem wypowiadajmy te słowa modlitwy pańskiej: przyjdź, Królestwo Twoje. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.